No to na dzisiaj tyle. Proszę przypilnować wszystkich świadków, żeby nie wyjeżdżali i żeby zostali w tej szkole. Dobrze, postaram się dopilnować wszystkich. Muszę sporządzić protokół i jeszcze muszę pojechać do mamy Rity, żeby mi dała jej zdjęcie, żeby ją jak najszybciej odnaleźć. Mam nadzieję, że nie wyjechała z kraju. Nie spodziewałabym się, że w mojej szkole stanie się taka tragedia. Tego nikt się nie spodziewał. Dzień dobry. Chciałem coś powiedzieć, pani policjant. Tak, słucham. Co się stało? Co prawda mnie tutaj nie było, kiedy się zdarzyła ta tragedia, ale kojarzę Ritę i ogólnie ją znam, bo chodziła tu do szkoły. I chciałem tylko powiedzieć, że prawdopodobnie nie działała sama, ponieważ wiem, że ona się trzymała jeszcze z dwiema dziewczynami. Jedna ma na imię Żanetka, a druga to Duchess. Dylan, a ty skąd to wiesz? Wiem to, dlatego że one we trzy trzymały się razem, a po drugie one mi dokuczały. Więc podejrzewam, że Żanetka i Duchess też mają coś w tym wspólnego. To jest poważne oskarżenie, więc mam nadzieję, że to nie jest żart. Nie, proszę pani, ja nie żartuję, ja mówię prawdę. One we trzy były razem. Nie wiem jak teraz, ale wcześniej były razem i mi dokuczały. I podejrzewam, że też razem planowały coś zrobić Raven. Więc proponuję, żeby pani też porozmawiała z Żanetką i Duchess. O, czyli najwidoczniej to nie jest koniec. Więc proszę, niech pani dyrektor przyprowadzi te dwie dziewczyny do klasy. Muszę je jeszcze przesłuchać. Dobrze, proszę pani, zaraz wrócę. A ty coś jeszcze wiesz w tej sprawie? Jedyna rzecz, którą pamiętam i nie wiem w sumie, czy to takie ważne, a mianowicie dzień przed tą sytuacją Rita, widziałem, trzymała jakąś księgę i właśnie chyba ona, i właśnie to była chyba księga czarów. I pamiętam, jak coś tam mówiła do siebie, że coś w stylu, że już się nie może doczekać chyba, czy coś takiego. Już nie pamiętam. No i w sumie to tyle, więcej nic nie wiem. Mogę sobie już iść? No dobrze, no to możesz sobie już iść, a jak coś ci się jeszcze przypomni, to proszę dać mi znać. Dobrze, tak zrobię. Tylko mam taką prośbę, proszę nie mówić tym dziewczynom, że to ja powiedziałem, żeby pani ich przepytała, dobrze? Pewnie, będziesz anonimowy. Dobrze, no to poprosiłam was o rozmowę, dlatego, że jeden świadek powiedział, że przyjaźnicie się z Ritą. Z tą sierotą? A kto to jest? No jak to kto? Siostra Raven. A, dobra, dobra, już wiem. Tyle tych gówniarzy chodzi po tej szkole, że ja już nie jestem w stanie zapamiętać, kto jak ma na imię. Tak, tak, kojarzę to coś, ale już się z nią nie przyjaźnimy, więc nie jesteśmy żadnymi koleżankami. Już widzę, z czym mam do czynienia. Po pierwsze, ściągnij okulary, a po drugie, dlaczego już się nie przyjaźnicie? Nie no, spokojnie, proszę się nie denerwować, już ściągnęłam. Mówiłam, że nie jesteśmy przyjaciółkami, ponieważ ta gówniara sobie za dużo pozwalała, myślała, że będzie mną rządzić, ale no niestety tylko jedna tutaj jest królowa w szkole, więc nie ma takiej opcji. Ale wcześniej, jak się jeszcze przyjaźniłyście, to nie miałyście jakichś planów? Nie mówiła nic może o swojej siostrze Raven? Dlaczego jej nie lubi? Szczerze, to ja nikogo nie lubię, ale okej. No coś tam wspominała Rita, że tam nie wiem, nie lubi Raven, że prosiła nas o pomoc, żebyśmy jej pomogli w czymś tam, bo chciałaby się na niej zemścić czy coś. Ale powiem, że ja tych pierdol nie słuchałam, bo ja sobie myślałam wtedy tylko o sobie. No. No dobrze, a ty koleżanko, wiesz coś w tej sprawie, bo się nie odzywasz? No, ja tylko tyle wiem, że prosiła nas o pomoc w zemście na Raven. No, ale nie powiedziała, dlaczego chce się zemścić na Raven. No ja tam nie wiem, o co dokładnie chodzi, bo jak mówiłam, ja jej nie słuchałam, ale podejrzewam, że chodzi o wygląd. Zawsze chodzi o wygląd. Tyle ludzi mi zazdrości wyglądu, a wie pani, tylko jedna piękność może chodzić po tej szkole. No, ja niestety nie wiem, dlaczego chciała się zemścić. No dobra, no to może inaczej. Powiedzcie wszystko, co wiecie. Tak będzie najlepiej. Czekaj, co? Wszystko? No nie, nie chcę mi się wszystkiego mówić. To zajmie kilka godzin.
A, czyli jednak wiesz coś więcej. No to mów. No serio? No dobra, to będzie wszystko. Kiedy miałam 6 lat i moja mama zapisała mnie na konkurs piękności, kiedy zobaczyłam właśnie moje wszystkie rywalki, jak one wyglądały i prawdopodobnie mogę nie wygrać, no to postanowiłam, że wszystkim podaruję babeczki z proszkiem przeczyszczającym, dzięki czemu wszystkie moje rywalki dostały sraczki, a ja wygrałam warkowelem. Kiedy miałam 8 lat i moja mama przedstawiła mi pierwszy raz swojego chłopaka, okazało się, że ma córkę i to właśnie była Apple. No i kiedy pierwszy raz żeśmy odwiedzili ich dom, okazało się, że Apple miała taki zajebisty pokój, to się ze złości i tak wkurzyłam, że popchnęłam Apple ze schodów, a później wywaliłam wszystko na kota. Kiedy miałam 12 lat i kończyłam szkołę podstawową i zdałam sobie sprawę, że niektóre koleżanki z mojej klasy dostawały dyplomy na zakończenie roku szkolnego, bo na przykład miały dobre oceny z nauki, no to ja ze złości zrobiłam sztuczne rzeki i później rzuciłam je na scenę. Kiedy wszyscy to zobaczyli, myśleli, że to są prawdziwe wymiociny, więc zaczęli rzygać dosłownie na wszystko i na wszystkich, aż się wszyscy zarzygali. Tylko ja jedyna byłam śliczna. No i jak ci się podoba ten kolor? Mi na przykład bardzo. Też mi się podoba, ale szkoda, że nie jest wymalowany cały. No, bo kupiłyśmy za mało farby. Na szczęście Rosabella i Bi poszły po nową. No, nie mogę się doczekać, kiedy w końcu nasz pokój będzie gotowy. I jeszcze moje łóżko trzeba zamówić. Spokojnie, Jane, zamówimy dzisiaj wieczorem. Będziesz miała fajny hamak. Dzięki. Venus, musimy pilnie porozmawiać, bo już mam powoli tego dość. Hunter, wiem o co ci chodzi, ale musisz jeszcze poczekać. Rozmawialiśmy na ten temat. Okej, okay. A co jakbym ci powiedział, że już rozmawiałem z Amanitą na ten temat? Co? I co ona ci powiedziała? No, powiedziałem jej wprost, że wiem, że to ona, że to jest jej sprawka i że o co jej chodzi. No i że skąd ona wie, że to akurat Bi i tak dalej, i tak dalej. Na wypadek to nagrałem na telefonie, więc mam dowód. Hunter, ale to nie jest dowód. Jak to? Hunter, ale ta cała awantura na niby była robiona przy Amanicie. Nawet gdyby nie zorganizowała tego, wiedziałaby, że się całowała z Bi, bo nawet cała szkoła wie, bo przecież pokazywałam zdjęcie. No w sumie racja, bo skoro mnie wszyscy nie lubią, to znaczy, że chyba wszyscy wiedzą o tym, że niby się całowałem z Bi. No, więc przykro mi, ale to nic nie da. Venus. Dość, naprawdę, ja już mam tego serdecznie dość. Idziemy teraz do Amanity i na korytarzu przy wszystkich powiemy jej, że my tak naprawdę udawaliśmy, że nie jesteśmy, że jesteśmy naprawdę razem, że udawaliśmy i to wszystko ona zaplanowała. I zrobimy to tak, żeby właśnie wszyscy widzieli to i o tym, żeby cała szkoła się o tym dowiedziała, że to był jej plan. Naprawdę, bo moim zdaniem bez sensu jest to ciągnąć. Co my jesteśmy, jak te inne seriale na TVN nieco ciągną jeden wątek przez kilka sezonów? Nie, nie ma takiej opcji. My takim serialem nie będziemy. O, Hunter, zaskoczyłeś mnie. No, w sumie chyba głupio zrobiłam, przepraszam, ale lepiej o tym powiedzieć jutro, bo już jest dawno po lekcjach, wszyscy są w pokojach, więc poczekajmy z tym do jutra. No dobra, zrobimy to jutro. Trzymam za słowo. A teraz idę się szykować na imprezę. Ej, czekaj, jaką imprezę? Ano, bo Lukas dzisiaj mnie zaczepił i mi powiedział, że zaprasza wszystkich singli na imprezę do niego do pokoju. A w związku z tego, że ja jestem singlem na niby, no to ja idę się bawić. Na razie! Kiedy miałam 10 lat i prosiłam Świętego Mikołaja o lalkę Barbie baletnicę, to okazało się, co prawda dostałam tą lalkę, ale nie baletnicę, tylko panią weterynarz, to byłam tak zdenerwowana, że podpaliłam choinkę, szafę mojej mamy i sąsiada, którego nie lubię. A, jeszcze mi się przypomniało, że jak miałam 5 lat, to moja mama mi opowiadała, że istnieje coś takiego jak wróżka zębuszka. I mi powiedziała, że jak zostawię ząbek pod poduszkę, to będę miała pieniądze. Więc zabrałam stutną szczękę mojej babci, powyrywałam wszystkie zęby i położyłam pod poduszkę. A, jeszcze mi się przypomniała jedna historia, jak chodziłam do zerówki, to powiedziałam jednej mojej koleżance, której bardzo nie lubiłam, że płatki na skórki są robione z króliczych bobków, a ona miała królika, to jej powiedziałam, żeby spróbowała od niej bobka. Czy smakuje tak samo? Bardzo ekscytujące. A coś może jeszcze na temat Rity? Rita? Jaka Rita? Kto to jest Rita? Przecież pani powiedziała, żebym powiedziała wszystko, co wiem.
Nie mówiła pani nic o Ricie. Dobra, poddaję się, wychodzę. Duchess, jak myślisz, dobrze mi poszło? Rewelacyjnie. Cześć chłopaki, mam takie pytanie. Nie chcielibyście wpaść do mnie do pokoju na imprezę dzisiaj wieczorem o 9? Robię imprę tylko dla singli. O, impreza? Super, nikt mnie jeszcze nigdy nie zaprosił na żadną imprezę w tej szkole. A chodzę do tej szkoły już od jakiegoś czasu i ogólnie mam wrażenie, że nikt mnie tutaj nie kojarzy. Więc ja jestem za, chętnie wpadnę. Dzięki Lukas za zaproszenie, ale wiesz, że mieszkamy razem w pokoju, więc nawet jakbyś mnie nie zapraszał, to i tak będę na tej imprezie, nie? Bo niestety to też jest mój pokój i muszę znosić twoje imprezki. A no tak, zapomniałem, że my mieszkamy razem. Tylko nie, czekaj, ale ty masz Rozabelle, to nie możesz być zaproszony na moją imprezę, bo masz dziewczynę, a ta impreza jest tylko dla singli. Bardzo mi przykro. Lukas, ale ja ci powiedziałem, że nawet jak mnie nie zaprosisz na tą imprezę, to i tak na niej będę, bo mieszkamy razem, więc ja w tym pokoju też będę, kiedy będzie ta impreza. Okej, okay, no to tobie zrobię wyjątek, dobra, możesz być na mojej imprezie. Okej, okay, to o której mam tam być? O 9:00 i nie spóźnijcie się. Fajnego masz współlokatora. No, super.